Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku, w którym bierzemy się za szpachlowanie tego pomieszczenia, ponieważ chciałem spróbować samodzielnie to zrobić. Zobaczymy, jak będzie to wychodziło, ponieważ jeszcze nigdy nie szpachlowałem ścian wałkiem. Natomiast jak chodzi o ogólnie temat szpachlowania, to nie jest mi do końca to temat taki super znany, bo praktycznie tego nie robię. 2 albo 3 razy w życiu szpachlowałem, więc zobaczymy, jak mi to wyjdzie. A ze względu na to, że pogoda jest jaka jest, byliśmy rano w pracy. Po godzinie siedzenia w busie stwierdziłem, że to nie ma sensu, bo nic nie przestaje, więc wróciłem do siebie. No i jestem akurat tutaj. Więc zobaczymy, co z tego będzie. Na początek zagruntujemy te ściany. Damy im czas do wyschnięcia, ale niedługi, bo chcę to zaraz gipsować. Gdzie tu jest jakiś wałeczek? A tu jest chyba, otworzę, żeby było widniej. Więc to zrobimy tak w miarę szybko. Wydaje mi się, że te ściany na tyle są suche, że powinny bardzo ładnie, jak to się mówi, pić albo ciągnąć tą wodę, że powinno to szybko wyschnąć. Zobaczymy. O, tu jeszcze jakiś grunt nawet był. Tu upaćkane wszystko. Chyba po myciu. W ogóle musimy skupić się w ostatnim czasie na etapie końcowym, czyli szpachlowaniu na tych sufitach, bo tak naprawdę jesteśmy na ostatniej prostej, jak chodzi o wykończenie tego domu. I szkoda by było teraz zwolnić tempo, kiedy jakbyśmy tak dobrze przygazowali, to za 2-3 tygodnie mogą wjeżdżać meble. Oczywiście jak będzie prąd, bo z tym prądem też są dobre jaja. Raz słyszymy, że będzie. Raz słyszymy, że w przyszłym roku, ale tak jak mówiliśmy w ostatnim odcinku, nie patrzymy już na to, co ciągle nam mówią u dostawcy prądu, tylko podpinamy się z domu obok, wydamy na przewód coś tam pieniędzy, później ten przewód zostanie. Więc to nie jest tak, że zmarnujemy pieniądze, bo nawet do busa taki przewód się przyda. Nie pamiętam, ile to wyjdzie. Coś między 2 a 3 tysiące, plus musimy jeszcze jednego słupa wstawić. Czyli tu jest jeden słup na rogu działki. Mam nadzieję, że widać tutaj. Do niego będzie coś innego podpięte. Oraz będzie z tyłu, bo tam za nim ma być budynek, więc on tam będzie nawet do podpięcia tego budynku w przyszłości jakimś przyłączem prądu, światłowodu czy czegokolwiek, nawet kamerę na tym można postawić, lampę, no możliwości jest masę. Tam, gdzie mój bus teraz zasłania, w drugim rogu będzie stał jeszcze jeden słup, bo jest już kupiony. I tu zastanawiam się, czy tam w rogu nie postawimy tak samo słupa, z którego podciągniemy, czy na którego w ostatnim momencie podciągniemy już ten przewód prądowy z tamtego domu. Także pójdzie tutaj, pójdzie w ziemię, mniej więcej w tym miejscu, gdzie ma być skrzynka do przyłączenia i przyjdziemy do domu. A jak będziemy mieli prąd, to po prostu odetniemy ten przewód i słup zostanie do oświetlenia i do monitoringu. Zobaczymy. Więc na razie o tym nie gadamy, zobaczymy, co na dniach przyniesie dzień, bo tutaj dużo osób angażuje się, żeby nam pomóc, jak chodzi o media. Mamy nadzieję, że nam się uda to szybko zrobić. Natomiast plan jest taki, żeby właśnie podpiąć się z domu obok na czas braku tego właśnie prądu, bo ile można czekać? Tu ktoś do mnie dzwoni i mówi, że rok i prąd jest. Drugi do mnie dzwoni i mówi, że miesiąc i miał prąd. Ktoś tam do nas dzwoni i mówi, że 3 miesiące i prąd jest, a my czekamy 1,5 roku i prądu nie ma.
Więc trochę jest to takie dziwaczne, ale tak jak wspomniałem, mamy obok jeszcze parę nieruchomości, to możemy się wpiąć. Dobra, lecimy z tematem. Zobaczymy, jak to będzie szło. Czy to jest takie ciężkie, jak wszyscy opisują, że gipsowanie jest bardzo ciężkie. Ja to robiłem wcześniej, ale nie na wałku, tylko normalnie z żoną żeśmy gipsowali. Czyli nakładaliśmy szpachelką. Później docieraliśmy. Więc nie wydaje mi się, że to jest jakoś ciężki temat. Tylko trzeba mieć cierpliwość i czas. Jakby nie ta pogoda dzisiejsza, to raczej tego czasu by nie było, bo rano byłem w Jędrzejowie. Przyjąłem towar. Zrobiliśmy na szybko kanalizację w tym deszczu. Trochę umokliśmy. Pojechaliśmy do Stopnicy. Tam też przyjąłem już towar, bo tam już dom będziemy oddawać. Tylko czekaliśmy na blachę dosyć długo. Też w międzyczasie jeszcze porozwoziłem inne towary. Po to, żeby... No co jest z tym? Po to, żeby nie było przestoju. Bo my ogólnie za miesiąc wybieramy się na urlop. Dlatego do tego czasu chciałem oddać jeden dom. Drugi mieć przygotowany pod wieźbę, pod krycie. A jeden, żeby był wieniec gotowy właśnie pod dalsze prace. Więc taki plan dosyć intensywny. Bo za miesiąc, jak pojedziemy na urlop, wyłączamy telefony, wyłączamy wszystko. Nie interesuje mnie wtedy nic. My też potrzebujemy odpocząć, bo jak oglądacie nasze odcinki, no to wiecie, że my pracujemy praktycznie codziennie. Czy to sobota, czy niedziela. U nas nie ma żadnych przestojów. Dlatego w rok czasu ten dom praktycznie jest w tym stanie, jaki widzicie. Mimo tego, że są większe lub mniejsze przerwy, kiedy nas tu nie ma. Natomiast kiedy jesteśmy, no to praktycznie 90% czasu poświęcamy właśnie na ten dom. Zagruntowane wszystkie ściany oraz sufit. Teraz trzeba pozostawić do wyschnięcia. Powiem wam, że ten grunt na tyle jest fajny, który użyłem. To jest Cekola. Mam tutaj też jakieś inne, bo tam kupowałem, leżą takie większe bańki. Natomiast ten ogólnie jest na tyle fajny, że jak poleci na ręce, to czuć tak jakby się ciągnął, tak jakby się po prostu kleił. 237. Tyle wychodzi teoretycznie, że powinien mieć pokój z tej strony, co chcę tu przykleić. Dlatego dociąłbym sobie wcześniej, żeby później nie kombinować. 237. Bo tak to u góry będzie mi ciężko to zrobić. Poza tym jestem sam, to i tak będzie mi ciężko. 237. Więc jakby były dwie osoby, ale żona jest z dziećmi, to bym to zrobił trochę pewnie sprytniej. No ale spróbujemy. Najwyżej jak będzie niewygodnie, no to zostawię. A jak będzie wygodnie, no to będziemy działać. Nawet same łączenia dzisiaj zrobić, bo i tak jest godzina 16. Myślałem, że będzie szybciej, a tak to jest na dworze trochę wilgotno, zagruntowałem, bardzo nie chciało schnąć, więc tak trochę
Średnio. No ale zobaczymy. Zrobię takie jakby uszy. Wydaje mi się, że to będzie dobre rozwiązanie, bo jak zagniemy ją, o, chyba w tą stronę, bo tu widzę, że jest taka chropowata strona, lepiej będzie się kleić, więc tak jak ją zagniemy, żeby następny, który będzie dochodził tu, to dopasujemy uszy i powinno lepiej pasować. No chyba, że to się robi inaczej, no ale tak jak wspomniałem, że ja u siebie nie dawałem tej taśmy amerykańskiej, nie dawałem nic, nawet fizeliny w rogach i nie popękało. Tylko trzeba nałożyć akryl, poczekać, niech trochę stężeje. Jak stężeje, no to wiadomo, że troszkę może się zmniejszyć objętość, no i trzeba uzupełnić. No jak jest full, no to jest full. Więc próbujemy. Zaginamy. Ciekawy jestem, jak to będzie szło. Wiem, że raz chyba używałem tej taśmy amerykańskiej, ale też sam robiłem. I strasznie mi ona na rogach odpychała. I tak połapałem punktowo jakimiś chyba szpilkami czy coś. Wiem, że tak połapałem, bo ona chciała mi spać. Tam gdzieś na suficie było. Później to gdzieś zostawiłem i tak nieładnie to wyglądało i tak nie byłem zbytnio do niej przekonany. Może tu będzie lepiej, bo wcześniej to podejrzewam, że mogłem tam za mało nałożyć tej szpachli i ona się nie skleiła. Też to mogła być taśma jakiejś innej firmy niż ta obecnie, którą użyłem i mogła być inna. Tam mam wrażenie, że sama w sobie będzie się trzymać, bo tu jest wszystko tak jakby takie chropowate, więc samo w sobie powinno dobrze trzymać. Przylegać, znaczy się z gipsem, że złapie, czy szpachlą, gipsem. Więc zobaczymy. Wydaje mi się, że będzie to lepiej zrobione niż wcześniej. No ale w ogóle samemu robota, to wiecie jak to jest. Jeszcze w takim tempie jak tu jest u nas, że każdy dzień, każda minuta, każda godzina, która zostaje, to przychodzi się tu i tak jest. I tak jest teraz godzina 16. To teoretycznie już powinienem, tak jak większość innych osób, położyć się z kopytami u góry, a ja jeszcze siedzę tu w robocie. No nic. Samo się nie zrobi. Próbujemy. Jak wyjdzie jedno, to wyjdzie więcej. Dobra. Najgorsze co może być, to mi się wydaje, że to będzie później poumywać te wszystkie sprzęty, bo roboty jako tako nie ma. Do gładzi to dobrze jest siąść i zrobić sobie to na spokojnie, a nie na wariackich papierach. Więc zobaczymy. Z tego co czytałem, to nie muszę tego myć, wystarczy, że zamknę w jakimś pojemniku, żeby nie wyschło. I tak też zrobimy. Jutro jest środa. W środę jestem w pracy cały dzień, bo lecimy z dachem. Szpachelki. Lecimy z dachem. W czwartek też lecimy z dachem. W piątek stan zero. W sobotę jeszcze nie wiem. Więc może być ciężko to zrobić. Ale próbujemy. Może tylko tak mówię, że będzie ciężko, a w rzeczywistości będzie bardzo łatwo. Nie wiem, czy to się miesza, czy nie. W sumie można przemieszać. Nie wiadomo, ile to leży. Muszę wystukać mieszadełko.
żeby nie było żadnych grudek, bo to jest gorsze niż jakbym w ogóle nie mieszał. Kiedy szpachla ma być gładziutka, bo po to biorę gotowca, bo mógłbym wziąć tańszą opcję i samemu sobie wyrobić, a właśnie o to chodzi, żeby to był gotowiec, żebym nie musiał się martwić jakimiś tam grudkami, że jest niewyrobione, jest niedomieszane, jest nie taka proporcja. Co, żona? Myślałem, że przyszłaś do pomocy. Nie. Nie dziś. Bardzo mi przykro, ale nie dziś. Taka jesteś, tak? No, dziś taka jestem. No, na co ma odpadność, to odpadnie. Trochę, nie, bo trzeba mieszadło kupić nowe. Bo to jest takie średnie. Przydała się kałuża. Może staw sobie zrobimy. Tak? Basen jakiś? Kaczki będziesz trzymać? Jedziesz po Julcia? Aha, a myślałem, że mi kanapkę jakoś przyniosłaś. Co? Miałam cię pytać. No przecież jestem w pracy od rana, miałem tylko właśnie trzy. Cztery, na pewno nie. I bądź tam. Trochę gęste jak na wałek, to chyba się wodą rozcięta. Chyba tak, bo gips ogólnie. Dobra, nie mieszam całego, bo i tak tylko z góry wezmę. To czekaj, bo ja sobie to wyciągnę. No, ale to cię ochlapę. No i co? Nie, no nie wiem, czy to. Rozcięczać? Wydaje mi się, że trzeba, ale to. Chyba, że winne ten odnaczenie. No, bo tak chcę wejść, a tu mi troszkę przeszkadzasz. No ktoś to musi zrobić. Samo się nie zrobi niestety. Trochę nie taki wałek, ale grunt, żeby tam do rogu dojść. Zresztą jak się tam klei, znaczy szpachla obklei, to jakaś gęsta. Nic nie pisze na opakowaniu, żeby rozcięczyć. Chyba, że jest z przodu gdzieś, ale tutaj nie wiem, co to można. Dobrze.
przyjaciół pozycję, no okej. Wydaje mi się, że wodą się rozcieńcza. O, tutaj jesteś, dobra, czekaj. Podłoże, beton dla przygotowania podłoża masy. Masę należy pomieszać przed użyciem, na przykład mieszadłem. No, czyli zrobiłem. Dopuszcza się rozcieńczenie czystą wodą w ilości do 2%. Co? Jak 2%? No, do 2%. A, dzisiaj nie znają. Nie gładzi. Warto zostanie beton w warstwie po nałożeniu wstępnie wygładzić pierwszą warstwę. Aplikacja kolejnych warstw. Technologia mokre na mokre. Po około 2 godzinach. Nie znają się, poza tym nie mam. Suche. Nie mam 2 godzin, bo zaraz ciemno będzie. No. Zrobimy same rogi. Długość warstwy maksymalnie 3 mm. Jak wieje? Rekuperacją? Tak. Nie. Przecież trzeba go umawiać. Tam chucha ktoś na górze. Może, ten co kasę wziął. Tak. I co? No. Czy to wytrzymać? Dobra, to śmiga. No to śmigaj. No nie wiem, czy nie za mało. Zobaczymy. Ten wałek taki średni do tego. No, troszeczkę za sucho. Nie ma bardzo z czego wyciągnąć, dlatego się trochę odkleja. Ale to zaraz tam dorzucimy. Ale ogólnie jakiś patent jest z tym wałeczkiem. Coś tam zawsze łatwiej. Zobaczymy na kolejnym rogu, może będzie lepiej. No tutaj troszkę za sucho, trochę za gęsta ta szpachla, ale do wszystkiego trzeba dojść, no niestety. Tak jak mówiłem wcześniej, ja takich rzeczy nie robię na co dzień, więc dla mnie to wszystko jest nowość. Teraz damy więcej szpachli, zobaczymy, czy coś to zmieni. Chyba tak, bo będzie wtedy lepiej się trzymać, bo będzie z czego wyciskać. Tak jak wspomniałem, ten wałeczek taki średni, jak chodzi o szpachle. No ale to lepszy taki niż nakładać po centymetrze. Tu chodzi, żeby w ten róg fajnie weszło. O, więc dajmy więcej.
Też tak bardzo nie zginęłem teraz tej taśmy amerykańskiej, bo jak za bardzo ją zgiąłem, to ona sama w sobie się nie chciała dokleić, bo wracała właśnie do tych wymiarów. O, dajmy więcej. Tu te rogi właśnie, coś tutaj. O, niech będzie więcej. Jest ogólnie spoko. O, widzicie, nie zaginałem jej tak bardzo mocno i ona już tak inaczej się zachowuje. Bo ona sama w sobie idzie już do góry. A tak to jak zaginałem ją, to ona nie chciała iść do góry, tylko szła właśnie w dół. Tu jest jeszcze mało. Za każdym razem za mało daje tej szpachli. Wydaje mi się, że niby jest dużo, ale za każdym razem jeszcze coś tam troszkę brakuje. Jeszcze można byłoby dołożyć. Ale już jest lepiej. W stosunku do tamtej strony, bo już się ładnie przykleiło. Już miałem odpuścić sobie na dzisiaj wszystkie roboty, bo stwierdziłem, że wystarczy. Jednak powiem wam, że tak fajnie mi się robi. Żona wpadła na chwilę, kanapeczki mi przyniosła, bo już byłem taki głodny, bo nie miałem kiedy zjeść. Więc tak fajnie mi się robi w tym momencie, no bo jest tak, chłodno. Jeszcze w miarę jest normalna godzina, bo jest chyba 17, więc jeszcze widno jest ze 3 godziny. Dlatego postanowiłem spróbować zaciągnąć ściany, ponieważ w każdej chwili, jeżeli wyjdzie coś nie tak, no to mogę wziąć papier ścierny i zeszlifować, to jest jedno. A poza tym nie lubię o tak wczesnej porze kończyć pracę. Bo przeważnie, czy jestem na budowie, czy jestem w delegacji, czy jestem w domu, zawsze robię do prawie 20, więc dla mnie to trochę za wcześnie. Dlatego postanowiłem spróbować. No bo jak człowiek nie spróbuje, to nigdy się nie dowie, czy dobrze mu to wychodzi. Więc tu ogólnie są już winkle porobione, tą taśmą amerykańską. Muszę zamówić jeszcze ze dwie, bo jedna kosztuje 90 zł, a jest ich tylko chyba 30 metrów bieżących. A tutaj praktycznie wszędzie pójdzie. Poza łazienkami, no bo tutaj są płytki, więc tutaj nic nie będzie. Natomiast tu w pokojach, jak już zacząłem dawać, no to damy, żeby nie było. Więc pokoje. Tutaj jest... tu jest jakieś 15 metrów. Więc 15 z jednej, 15 z drugiej, no to już jest jedna rolka. Natomiast zamówiłem dwie. Więc jedna rolka jest praktycznie na korytarz. Druga jest na jakieś te pierdółki, a natomiast jeszcze trzeba pamiętać, że zostały jeszcze inne rzeczy, choćby garaż. Dlatego trzeba zamówić. Dobra, lecimy z tematem. Troszeczkę rozcieńczyłem, dałem tak ze 200 wody. Wydaje mi się, że będzie lepiej, bo tak trochę za gęsto było. Najpierw oczywiście wałek się musi dobrze oblepić. Bo jak się nie oblepi, no to co mamy rozprowadzać? Trochę chlapie, ale to chyba dlatego, że jest nierówno na wałku. Jak będzie równo już, no to wtedy nie będzie chlapać, no bo tak to, no to on jakby podskakuje troszkę. No i też nie będziemy się spieszyć, no bo nie widzę takiej potrzeby. Zaciągniemy raz. Spróbujemy tym lizakiem rozprowadzić. Zostawimy do wyschnięcia, bo i tak dzisiaj drugi raz nie zrobię. No i zobaczymy, czy prześlifujemy i zrobimy jeszcze raz, czy nie. Prawdopodobnie będzie trzeba, no bo tak jak mówiłem niejednokrotnie oraz wcześniej w tym odcinku, że ja tego nie robię na co dzień. Dla mnie prace wykończeniowe to jest za każdym razem uczenie się czegoś nowego. Tak samo jak tu, zaczynam od połowy ściany. Ktoś powie, że co to za fachowiec, jak zaczyna od połowy ściany nakładać, a nie nakłada od rogu do rogu. Tylko że na razie nakładam w linii prostej jak stoję, bo muszę wałek dobrze umoczyć.
A dopiero później, jak już będzie wałek taki dobrze ulany, to wtedy będziemy się przybliżać od lewej do prawej. Więc już niejednokrotnie mówiłem, że zaczynamy przygodę z wykończeniem domu od tego oto pomieszczenia. Jest to moje biuro. Tutaj będzie wszystko, co jest potrzebne do obsługi naszej firmy. Biurko zostało zamówione takie na dwa stanowiska do pracy. Jest to nasze biuro, nie miejsce ze spotkaniem z klientami, bo jest to nasz dom i tutaj raczej nie planujemy takich spotkań, tylko dla nas, żebyśmy mogli Wam odpisać na wiadomości, przygotować dokumentację budowlaną, zrobić wszystko, natomiast spotkania typowo z klientami, z potencjalnymi oczywiście i z przyszłymi, z inwestorami, robimy w domkach obok, które mamy specjalnie w tym celu wybudowane. Więc to jest nasze. Ten dom ogólnie rzecz biorąc po skończeniu serii z budowy domów zostanie zamknięty i nie będziemy już tutaj nikogo wpuszczać, bo jest to nasz dom i po prostu chcemy mieć trochę prywatności. No dobra, próbujemy. Nóż do gładzi. Tak? No nie wiem. Przeważnie jak jest lizak, to jest zakrzywiony. I to ewidentnie widać, że się ciągnie w tą stronę. Natomiast tu nie widzę. Nie wiem. No mówię, ja tego nie robię na co dzień, więc dla mnie to jest trochę nowość, ale zobaczymy. Nie wiem, czy jakaś lampa by się tu nie przydała, żeby to lepiej widzieć. Bo tak trochę bitnie. Wałka, takie włosy zostają. Mało tego gipsu. Nie ma z czego zbierać, jak mam być szczery. Nie wiem, czy to taki wałek, czy inny. Wiem, że jak kiedyś coś tam robiliśmy, to ten wałek to naprawdę dawał czadu. A ten w ogóle taki jakiś średni. Tu nie ma gipsu, tam nie ma gipsu. Tak jak na raz, żeby zaciągnąć ino. No to spoko, taką giełkę zrobić, ale tak, żeby podprostować ścianę, to tak nie bardzo. Damy tak grubo. Tak jak tutaj już zacząłem dawać, wydaje mi się, że tak to powinno wyglądać. Nawalić grubo i lizakiem ściągać. O, coś takiego. Nie wiem, czego tak pierwszym razem nie chciało. Może to potrzebowało
drugiej warstwy, albo za mało dawałem. No nic, nawalimy teraz i będziemy patrzeć. No dobra, chyba wystarczająco jest grubo. Można ściągać. Teraz zobaczymy, czy coś z tego będzie, czy nie. No trochę lepiej. No tak jak mówiłem, jak jest z czego ściągać, to całkiem inaczej to wygląda. No powiem wam, że nie wiem, czy mi to tylko tak wychodzi, czy to ogólnie jest taka trochę dziwna robota, ale jak ma być cztery, jak u nas za przygotowanie ścian, wyjdę troszkę, bo tu jest echo, u nas w naszym regionie za przygotowanie ścian, czyli zagruntowanie, zaciągnięcie dwa razy w gładzi, dotarcie, przygotowanie do malowania wołają 30 zł z metra, a jak ja mam stracić na to pomieszczenie 2 dni i zapłacić komuś, nie wiem, 400 zł, czy tam, nie wiem, 600 zł za przygotowanie pomieszczenia pod malowanie, to dla mnie mój czas jest cenniejszy niż te pieniądze, bo ja myślałem, że to pójdzie szybko, że nałożę, ściągam, nałożę, ściągam. Natomiast ja tutaj się bawię i bawię i bawię, jeszcze raz muszę nałożyć mokre na mokre. I to jest jedna ściana, którą dopiero po wyschnięciu mogę zeszlifować,
sprawdzić pod lampą, czy jest ok, sprawdzić piony, czy są piony. Więc jak mam być szczery, zrobię to pomieszczenie, czyli moje biuro, żeby mieć satysfakcję, że ja to zrobiłem samemu, że ja to czy dobrze zrobiłem, czy nie, ale że ja to sam zrobiłem. Natomiast pozostałe ściany, pozostałe właśnie te pokoje, sufity, to wszystko zostawiam w firmie, która jest umówiona do szpachlowania. Bo naprawdę, jeżeli ja widzę, że coś mi nie wychodzi, to nie będę mówił, że jest pięknie, bo nie jestem zadowolony. Spróbuję trzeci raz to zrobić, czyli trzeci raz zaciągnąć w gładzi, ale i tak uważam, że taki efekt, jaki wykona osoba, która cały czas siedzi w gładziach, która robi wykończeniówki, to ja w życiu nie osiągnę. Chyba że będę tam docierał, szpachlował, docierał, szpachlował. A tak jak wspomniałem, dla mnie czas jest w tym momencie ważniejszy, bo za ten dzień, dwa dni czy trzy dni stracone na dubaniu przy tym pokoju, to ja idę na swoje zlecenia, ja robię dach u klienta, ja robię ławy fundamentowe, robię stan zero, więc dla mnie to jest ważniejsze niż strata tych paru dni. A znając życie, to i tak ten efekt właśnie nie będzie powalający, bo będzie widać gdzieś dołki. Więc ja lecę na szybko, zaciągnę sobie jeszcze raz tą ścianę, zostawię do wyschnięcia, umyję sprzęt, aczkolwiek wałek słyszałem, że nie trzeba myć, tylko trzeba go w reklamówkę wsadzić i on może taki być, więc tamten malutki wałeczek jest w reklamówce. Tamten też wsadzimy i zostawiamy do wyschnięcia. Jutro wrócę z pracy o, mam nadzieję, normalnej porze. Ocenię ścianę i zobaczę, czy jest sens, czy nie. Na pewno jeżeli uznam, że można lecieć dalej, bo jest na tyle zrobiona ok, że można ją zostawić, to zaczynamy od sufitu, bo zaczyna podczas nakładania gdzieś chlapać, więc ten sufit, te ściany, które będę miał przygotowane, będą od nowa pochlapane i będą nierówne, jak będę robił sufit. Dlatego skupię się na suficie, zrobię sufit, pójdę na ściany, zrobię ściany, akrylem zaciągnę boki, bo tam prawdopodobnie będzie trzeba to zrobić. No i zostawimy do wyschnięcia, przytrzemy, zagruntujemy i pomalujemy. Dobra, lecę tam, to Wam za chwilę pokażę trzecią warstwę nakładaną, bo już ten odcinek chyba i tak będzie dłuższy niż przeważnie, a myślałem, że w 10-15 minut mieścimy się właśnie z pokazaniem tego wszystkiego. Tak wyszła ściana. Żeby Was nie skłamać, to jakieś 4 albo 5 razy nakładałem wałkiem i za każdym razem coś wychodziło, dlatego stwierdziłem, że zostawię na razie, niech sobie wyschnie, bo praktycznie, no, może niepełne wiadro zużyłem tej gładzi, natomiast ile bym tutaj nie wsadził, to za każdym razem mam wrażenie, że po prostu jest to jeszcze za wcześnie, że jeszcze trzeba to zostawić, niech to wyschnie, bo na przykład w niektórych miejscach mi się już ściąga, tak jakby dolna warstwa, ta pierwsza już zaczynała wiązać, natomiast ta górna jeszcze nie jest tak dopracowana, więc zostawiłem, niech sobie wyschnie. Jak wyschnie, no to wtedy zaciągniemy jeszcze raz i zostawimy do wyschnięcia i będziemy bawić się w szpachlowanie, znaczy sufitu szpachlowania, a tu docieranie.